Karolina Gilom pozuje na zdjęciu z chłopakiem, wszystko pokazała w social mediach. Karolina Gilom pierwszy raz w telewizji pojawiła się w 5 edycji show TVN Top Model i choć nie wygrała. To na tyle spodobała się publiczności, że została w polskim show biznesie na stale. To właśnie tak rozpoczęła się jej kariera. Gwiazda przez jakiś czas była prowadząca program Druga Twarz. Od 3 lat może pochwalić się praca w roli gospodyni show Polsat Ulwisland. Wyspa Miłości. Karolina Gilom to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie pokazuje w sieci swoje życie prywatne. Prezenterka niedawno zaskoczyła swoich obserwatorów i dodała zdjęcie z wytatuowanym mężczyzna. Karolina na Insta Stories rozpływa się w jego objęciach. Gwiazda Lwisland. Wyspa Miłości pozuje z niejakim Kamilem El-Khamarim. Przystojniak prowadzi na Instagramie konto, gdzie dzieli się z fanami swoja pasja, jaka jest boks. Karolina Gilom na wiosennej ramówce Polsatu udzieliła naszemu serwisowi wywiadu dotyczącego zdrady w związku. Okazuje się, że gwiazda na ten temat ma ugruntowane zdanie. Według gwiazdy takie zachowania jest niedopuszczalne. Gilom przyznała, że lojalność w związku jest obowiązkowa. Jak już jesteśmy w związku, to po to, żeby być lojalnym i szczerym, a nie po to, żeby sobie na boku robić brzydkie rzeczy i siebie ranić. Jestem przerażona tym, że tak wiele par ma takie problemy. Strasznie przykre, powiedziała nam Karolina Gilom.